Cześć ekipo, witam serdecznie. Fame MMA otwiera karty. Fame MMA 20, jubileuszowa gala już przed nami. Znamy już turniej o 2 miliony złotych, znamy część walk. Ze mną mój redakcyjny przyjaciel Michał Tuszyński. Cześć Michale. Cześć, witam was serdecznie. A my sobie przeanalizujemy oczywiście tą kartę na szybko. Tak, króciutko sobie porozmawiamy o tym, co ma się dziać na Fame 20 10 lutego w Krakowie. Najważniejsze pytanie jest, czy ta karta jest godna jubileuszu, czy to jest to, czego spodziewaliście się po 20, bo pewnie wiele osób spodziewało się tutaj totalnego sztosu, że to będzie naprawdę karta wypasiona na 20. Są nazwiska, które na tej karcie miały się pojawić, ich ostatecznie nie ma i o tym, co miało być, a czego nie ma, też sobie porozmawiamy. Znaczy ja myślę, że tutaj kluczem w ogóle tego wszystkiego jest ten turniej. O 2 miliony złotych, on naprawdę budzi wyobraźnię i wydaje mi się, że tutaj właśnie jest ten klucz do sukcesu Fame MMA 20 i że ten turniej jakby pochłonie największą popularność, największe zainteresowanie właśnie tą kartą walk. No, sama karta poprzedzająca turniej na ten moment, no chyba najbardziej ciekawym pojedynkiem wydaje się oczywiście Alan Kwieciński, Wampir Pasternak, ale słucham ciebie. No to może zaczniemy od turnieju, tak? 8 zawodników, 71 pojedynków oni w sumie mają w tym świecie, więc to też pokazuje, że to są praktycznie weterani tego świata i też mówisz dwie bańki. 1,5 miliona złotych dla zwycięzcy. 500 tysięcy, tak. 500 tysięcy dla tego, który w tym finale także zawalczy. Każdy z nich też ma jakieś tam drobne startowe, żeby opłacić trenera, przygotowania i tak dalej. Także takiego turnieju z taką pulą w Polsce jeszcze nie było, co warto powiedzieć. Mała ciekawostka, Fame MMA bez MMA, bo na ten moment dostajemy kartę, w której nie ma żadnego pojedynku MMA. Dla mnie jest to troszkę dziwne. Tak się zbliżaliśmy powoli do tego momentu, to w końcu musiało się stać, bo mieliśmy ostatnio galę, gdzie ten pojedynek w MMA był jeden, były pojedynki dwa. Teraz mamy taką galę, gdzie tego pojedynku na ten moment nie ma żadnego. No ale nie przypadkowo mamy Fame 20, a nie Fame MMA, bo to od pewnego czasu już tak się gdzieś przedstawia ta organizacja. Więc no w końcu musiało do tego dojść, natomiast nie wiemy jeszcze, co się wydarzy na tej karcie. Są dwa pojedynki, które mogą się na tej karcie jeszcze pojawić i tam być może jakieś MMA też będzie, żeby gdzieś dopełnić tradycji. Wydaje mi się, że na pewno pojawi się jakiś pojedynek kobiet, pojedynek pań, bo zauważ, że w karcie nie ma żadnej kobiety, żadnej dziewczyny, więc wydaje mi się, że tutaj pojedynek kobiecy, no dla mnie na 100% jakiś się pojawi. Czyli uderzamy już tutaj do tego, co mogłoby się wydarzyć, a czego na razie nie wiemy, ponieważ rzeczywiście z rozmów z Ewą Brodnicką jakiś czas temu mogliśmy wywnioskować, że to ona szykowała się do tej lutowej gali, jest w treningu, wydawało mi się, że to ona zawalczy. Na ten moment Nie wiemy. Możemy od razu porozmawiać o tym, co miało się wydarzyć na tej karcie, bo też nie jest tajemnicą, myślę, w kuluarach przede wszystkim, że na tej karcie miał być pojedynek Piotra Szeligi z Natanem Marconiem, też by gdzieś tutaj dodało kolorytu tej karcie. I co się stało, Michale, no to ostatnie informacje są takie, że gdzieś te ostatnie zachowania Natana Marconia sprawiły, że właściciele organizacji stwierdzili, że mu tej walki nie dadzą. Nie wiem, czy tak rzeczywiście było, ale takie informacje do nas docierają i dlatego Natana na tej karcie nie ma na ten moment. Czy to się zmieni? Zobaczymy. Też wiemy, że ta walka Alana Kwiecińskiego, moi drodzy, z Michałem Pasternakiem, to jest tak naprawdę opcja rezerwowa. Bardzo mocna opcja rezerwowa, ale jednak rezerwowa, bo rywalem Pasternaka miał być Mateusz Kubiszyn. Tam wszystko niby było dogadane, no oprócz tej najważniejszej sprawy, czyli formuły walki. Tutaj oba obozy nie mogły się spotkać, bo oczywiście chciał Mateusz Don Diego Kubiszyn K1. Oni chcieli MMA i nie wiedzieli, jak to zrobić. Pasternak chciał, żeby oczywiście MMA było na przykład w pierwszej rundzie. Don Diego chciał jak najszybciej K1. Każdy grał o swoje na swoją stronę i ostatecznie oba obozy nie doszły do porozumienia. Ale być może kończąc ten mój przydługi wywód, będzie tak, że Don Diego jeszcze na tej karcie się pojawi, bo słyszeliśmy o pojedynku chcieli. Z Wielkim Bu. Wielki Bu kontra Don Diego. To miało się też wydarzyć na Fame 20 i różnica wagi ogromna. To są friki, nie? O to chodzi. Ale różnica wagi ogromna, ale no ja bym bardzo chciał zobaczyć taki pojedynek, chociaż faktycznie ta waga tutaj może troszkę to zabić, ten pojedynek, ale zobaczymy. No, na ten moment tylko gdybamy, więc myślę, że czas przejść po prostu do tego, co już wiemy. Dodam, że od tygodnia próbuję się złapać na telefon z Mateuszem Kubiszynem. Trudniej się do niego dodzwonić niż do prezydenta. Mam nadzieję, że w końcu to się uda i będzie mógł powiedzieć, jak te negocjacje nieudane wyglądały z jego strony. Ma co robić. Ma co robić, tak. Dobra, let's get popping. To, o czym chcesz rozmawiać na początek? No ja myślę, że turnieju. Zaczynamy o turnieju. O turnieju, słuchajcie, najważniejsze w turnieju jest to, że każdy z zawodników, którzy do niego przystępują, czyli Ferrari, Polak, Krycha, Malczyński,
Józef Filipek, Józef Filipek, Wiewiór i Tańcura są przekonani o swoim zwycięstwie końcowym. I to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o ten turniej. Jakoś mnie to nie dziwi akurat, chociaż no wiemy już, co powiedzieli, co niektórzy zawodnicy, bo wczoraj ich słyszeliśmy. Więc tak, tutaj każdy jest bardzo pewny siebie. Ferrari to mówi, że on wszystkich rozwali jeszcze w ogóle przed turniejem na konferencjach, co raczej nie jest zaskoczeniem. No też wiadomo, konflikty mogą się wyjaśnić. Na ten moment, jak patrzę na tą kartę, mam swojego faworyta, którego jeszcze nie będę zdradzał, ale jak sobie przypominam, wszyscy, którzy tutaj walczyli ze sobą kiedykolwiek, to najlepszy bilans ma Wiewiór. Rzeczywiście, Wiewiór jeszcze, słuchajcie, jeżeli patrzymy na taki wewnętrzny bilans tylko pomiędzy zawodnikami, tak, którzy w tym turnieju powalczą, to jeszcze nie przegrał z żadnym z tych zawodników. Ciekawe. Tylko, że oczywiście przypominam, że to jest formuła K1. K1, turniej K1, w którym Ferrari na przykład, jeżeli mówimy o tym bilansie wewnętrznym, ma bilans 1-5, a tak naprawdę jest uznawany za jednego z faworytów. Bo no tak jak dziwne się zbierze te wszystkie, słuchajcie, zaznaczę, że jesteśmy bardzo ciekawi waszej opinii. Kto jest waszym faworytem tego turnieju i czy w ogóle taka idea tego turnieju was jara? Natomiast jeżeli chodzi o to zdanie ludzi, które gdzieś zbieramy, to najczęściej mówi się o tym, że to Polak, tak, jest faworytem tego, tak, starcia, ewentualnie na drugim miejscu, na przykład Ferrari. Wiewióra akcje też wysoko stoją, natomiast jeżeli chodzi o Polaka, to rzeczywiście są tutaj mocne argumenty, bo kawał dobrej roboty wykonuje WCA ze swoimi trenerami. Rzeczywiście wydaje się mocny, bo taki turniej to jest nie tylko bitka, to też jest taktyka, słuchajcie, bo to jest pierwsza walka, to jest półfinał i finał. I to wszystko trzeba sobie mądrze rozegrać. Ogólnie nie jest to prosta sprawa zawalczyć trzy walki, tak? Trzy walki na jednej gali. Kurczę, naprawdę tutaj musisz rozkładać siły. Musisz bardzo świadomie podchodzić do każdego twojego pojedynku, szczególnie do pierwszego. No bo jak pójdziesz na 100% w pierwszym pojedynku, wygrasz go, no to umówmy się, ale w tym drugim naprawdę może zabraknąć ci pary i też nie możesz być zbytnio obity. Także wiecie, tutaj naprawdę chłodna głowa, której w mojej opinii niektórzy nie mają, może tutaj naprawdę zdziałać cuda. No jestem bardzo ciekawy. Tutaj takiego faworyta, na którego dzisiaj stawiam tysiaka, absolutnie bym nie postawił. Wiedzą o tym doskonale kibice Gromdy i właściciele Gromdy i zawodnicy, którzy tam walczą, że to jest bardzo ważne. Tam też są trzy walki, to trzeba sobie wszystko rozłożyć, bo nieraz zawodnik w tej pierwszej walce kończył tak, że do tej drugiej już nie wychodził. Natomiast też tutaj jakby organizatorzy, właściciele federacji wychodzą naprzeciw i myślą, jak to rozegrać, dlatego warto dodać, że będziemy tutaj mieli, jeżeli chodzi o te walki, nie mówię już o finale, ale o te walki, od których ten turniej się rozpocznie, jedną rundę 5-minutową. W kontekście tego, że potem tamte walki też po pierwsze dochodziły do skutku i były emocjonujące, to jest bardzo ważne. Ten finał zaplanowany jest na 3 rundy po 3 minuty, ale też Boxdel wczoraj na programie Fame mówił o tym, że tutaj jest jeszcze otwarta sytuacja, że będą rozmawiać z zawodnikami o tym, czy warto zrobić ten finał bez limitu czasu, bo tutaj są zdania podzielone. Niektórzy takiego finału bez limitu czasu chcą, znaczy bez limitu czasu, a niektórzy chcą po prostu finału 3 po 3. To może powiedzmy, zaprezentujmy, co powiedział Ferrari w głośnej rozmowie wczoraj, bo tam ostro skrytykował całe towarzystwo, ale chyba najbardziej dostało się Wiewiórowi i jemu tacie. Tak, Ferrari jest podobno, jest w Tajlandii, a podobno ciężko trenuje. Mam nadzieję, że rzeczywiście, że tak jest, ale znalazł czas, aby połączyć się z programem, także posłuchajmy. Posłuchajmy. Ja chyba nie mam nic ani tylko do Filipka i nie mam nic do Józefa, a całą resztę tych będę wyjaśniał, tak, jednego po drugim. Ja tam idę od razu, mam owinięte ręce, bo nie chcę mieć jakiejś kontuzji. Na konferencji? Nie będę jak do tej pory. Cokolwiek otworzy ty skrzydło, walę go w pizdę. Tyle Amadi. No, słuchaj, trzyma formę cały czas, naprawdę, jeśli chodzi o ten kontakt ze swoimi przeciwnikami. No. Amadi uważa się za najlepszego freakfightera w Polsce, chcę to potwierdzić, także ma bardzo ambitne plany. Ja tutaj jestem ciekawy, bo niektórzy chcieliby zobaczyć walkę Polaka z Ferrarim. Z drugiej strony mówi się o takiej walce w przyszłości, takiej bez limitu czasu rzeczywiście i gdyby taka walka w turnieju doszła do skutku, to trochę nie byłoby sensu, aby potem ten pojedynek robić osobno, więc może rzeczywiście fajnie byłoby, gdyby oni w tym turnieju się jednak nie spotkali. Ciężko mówić o faworytach, bo pewnie do tego musielibyśmy przejść, bo bardzo ważne będzie losowanie, no, które oczywiście będzie miało miejsce na konferencji. Ono już nam troszeczkę powie, jak ten turniej będzie się potem układał. Ta drabinka turniejowa. No jak patrzysz na tą kartę, no to wydaje się takim underdogiem troszkę Filipek, tak? No ale to ze względu oczywiście na swoje warunki fizyczne. Wydaje mi się, że tutaj no, najmniej szans w tym momencie daje Filipkowi. Ja bardziej Józefa bym tutaj upatrywał, bo to nie jest gościu, który kalkuluje, nie ma takiego poziomu umiejętności. To jest po prostu bijak. Chce wyjść i się, mówiąc wprost, napić.
spalać. Rozumiem. I nie wiem, czy to jest dobra metoda na taki turniej. Zobaczymy. Tak jak powiedziałeś, na ten moment naprawdę ciężko wskazać faworyta. Wszystko tutaj zależy od tego losowania, bo to jest dosyć istotne w takim turnieju, wiadomo. Kto z kim i tak dalej, i tak dalej. Nie? Tak, także piszcie. Jak ta drabinka się ułoży. Także właśnie, dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tym. Kto według was jest faworytem na ten moment? I ja wiem, że pewnie większość powie Polak, część powie Ferrari, może niektórzy w ogóle powiedzą, że Tańcula. Może tak też być. Zobaczymy. Czekamy na wasze opinie, a my lecimy dalej. No tak, warto powiedzieć o tych walkach, o których już wiemy. Mówię o walkach pozaturniejowych, ponieważ wiemy, że na pewno Kosa w końcu wchodzi do tego świata. Jakub Kosecki zawalczy z Tuszolem. Alan kontra Vampir, o tym już powiedzieliśmy. Darolew kontra Ksajo. No i walka wieczoru na ten moment, tak? Pomijając turniej, bo oczywiście ten finał turnieju to będzie ta walka ostatnia na tej gali, ale przed nią taki main event, a właściwie co-main event. Don Cassio kontra Boxdel, a więc dwa powroty tak naprawdę. Boxdel wraca do łask, Don Cassio wraca do organizacji i wczoraj Don Cassio powrócił w wielkim stylu. Ja myślę, że musimy sobie przesłuchać to ten stary, fragment rozmowy, Cassio, bo tam tak. Po prostu punktował Wardęgę i Boxdela naprawdę jak z automatu. No to posłuchajmy, zobaczmy tak, ten fragment. Tak, zobaczmy, koniecznie. Jakbym wygrał z tymi gośćmi, o których mówisz, to byś nigdy nie wziął tej walki na live'ach, że jak ci zarzucali, czemu przyjaciela sprzedajesz na niego, że jest PDF-em i tak dalej. No to jak widzicie, Don Cassio wraca do FMA w wielkim stylu, mocno punktuje tutaj Wardęgę i Boxdela. Dostało im się, co? No stary, dobry Don Cassio, jak bierzesz Cassio do organizacji, to myślę, że tego oczekujesz, nikt nie może być zaskoczony, że tak właśnie było. Czytałem, co się działo wczoraj na czacie i wy tego potrzebowaliście, na taki powrót czekaliście, tak? No tak, to co mówisz w tej walce, jak to widzisz? O, ciężko powiedzieć, bo jak pamiętam ich ostatni pojedynek, to był zupełnie inny Boxdel, natomiast no chyba bliższy jest mi tutaj typ na Don Cassio. Mimo wszystko jednak. A to będą duże rękawice, małe rękawice? Duże rękawice. No to widzicie, no tutaj kurczę jednak wydaje czyli mi się, świat że... Don Cassio rzeczywiście, to no, świat Don Cassio, czuje się najmocniej. Wyleczył się chyba z małych rękawic i dobrze dla niego. On gra w swoją grę, ale też widzisz, cały czas jakby podtrzymuje to, że troszkę boi się przejść do tych małych rękawic. No ale przeszedł ostatnio, nie bał się i dla mnie to jest wielki szacunek, że teraz się po boi. Tej pierwszej przegranej mimo wszystko podszedł jeszcze do tych małych rękawic po raz drugi, bo no wiem jak wyglądała walka z Zadorą i potem z Pawłem też Tyburskim. O jeszcze jednej rzeczy musimy powiedzieć, o jednej walce, która miała być na tej karcie, bo miał się mierzyć Olejnik z Wardęgą. Już tam gdzieś wydawało się, że ta walka wisi w powietrzu, że jest już niemal pewnikiem. Okazało się, że gdzieś Wardęga się wycofał i może Sylwester Wardęga mówić co chce, ale ja jednak skłaniam się do tego, że przemyślał sobie to, jak ostatnio wygląda sytuacja z Olejnikiem. Uznał, że jednak tu jest jakieś zagrożenie. Olejnik zrobił się po prostu fighterem, nie? Z krwi i kości. Olejnik zyskał pewność siebie i Olejnik wchodzi i wyjaśnia i wczoraj niemal prosił Wardęgę o ten pojedynek, no będąc skłonnym do tego, aby zgodzić się na wszelkie formuły, wszelkie zasady, które by sobie Wardęga chciał wynegocjować, ale na ten moment Olejnik wychodzi na to, że musi czekać, czy mu federacja znajdzie rywala i wydaje mi się, że Olejnik jako legenda tego świata zasłużył, żeby na jubileuszowej gali się pojawić. Powinien, ale przejdźmy jeszcze do jednej walki, Darolew tak. Ksajo. Tutaj, słuchajcie, też jest psikus, bo tutaj miał walczyć Dis z Ksajo. Po ostatniej walce Darol was z Disem, kiedy no, mało kto spodziewał się, że Darolew tak odpali, że Dis po prostu przegra ten pojedynek. No wszyscy myśleli, że tutaj po prostu będzie właśnie Dis z Ksajo, ale to skutek właśnie poprzedniej walki. Darolew skakuje za Disa do tego pojedynku. No i co? Czy znowu zaskoczy? Tego nie wiemy. Wydaje mi się, że Ksajo tutaj jest zdecydowanym faworytem, ale Darolew to jest właśnie taki zawodnik nieobliczalny. Nie wiadomo, co może wymyśleć. Nie wiadomo, co może się stać, tak? Daro. Tak, Olejnik też czeka na to, co się wydarzy, jeżeli chodzi o te kulisy tego pojedynku też z Disem niedoszłego, bo Olejnik właśnie chciałby gdzieś dostać Disa i to jest taka szansa dla niego na to, żeby na tej gali zawalczyć. Natomiast wiem, że ty sobie pewnie ostrzysz zęby na to, żeby powiedzieć mi coś o kolejnym pojedynku, bo Jakub Kosecki, człowiek z twojego świata, piłkarz. Znaczy z mojego świata, który już dawno wypadł z tego świata, chociaż ja przyznam, że Kosa jest ciekawą postacią, na pewno bardzo barwną. Nie wykorzystał w mojej opinii oczywiście swojego potencjału, przecież to był reprezentant Polski, był naprawdę dobrym grajkiem i w Legii Warszawa miał swoje przebłyski. Potem ta jego kariera potoczyła się troszkę nie tak chyba jak sobie planował, no ale styl życia, imprezy i wszystko co się działo wokół Kosy na to wpłynęło. Kosa chciał zaistnieć bardzo w mediach, bo to no, też trzeba najbardziej podkreślić. Teraz jest znany co, dupa Koseckiego ewentualnie i ta sytuacja z znaczy, dupa. Kiedy
sensie, że... Pokazał cztery litery, to no, raz, a dwa. O to chodzi. Chyba ta sytuacja, kiedy tam jakiś piłkarz Jagiellonii, cytując Kosę, obrażał ich panią i chciał go wyjaśnić, żeby go nie wyjaśnić. Tak, tak, tak. No on słynie z ciętego języka, chciał bardzo przebić się w mediach. Nawet planowali program, miał mieć swój w kanale sportowym. Ale jak widzę, zobacz, teraz zaczął treningi w MMA, zaczął treningi sztuk walki, więc zobaczymy, jak sobie poradzi. Ja tylko wspomnę, że Kosa jest drobnym facetem, nie jest to kawał byka, a jego przeciwnik Tuszol, bardzo znany oczywiście w internecie, bardzo znany na YouTubie, zdecydowanie ma w mojej opinii większe jakby community, tak? Czyli tych kibiców na pewno ściągnie do Krakowa, ściągnie przed komputery, przed telefony, przed telewizory, więc Kosa tutaj musi też uważać, żeby nie przegiąć za bardzo pały na konferencjach, a na pewno będzie bardzo chciał go tam, wiesz, pozaczepiać, tego Tuszola. A Tuszol fajny, przyjemny facet, no więc wydaje mi się, że będzie to ciężkie, ale zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw tego pojedynku. Tylko mówię, no Kosa drobny facet, Tuszol też nie jest za wielki, także tutaj nie spodziewam się jakichś kompletnych fajerwerków, bo oboje debiutują. No, Tuszol to tak naprawdę Łukasz Tuszyński, więc oczywiście, że z nim sympatyzuję. Hello, no pozdrawiam. Brejda. Co w rodzinie, to nie zginie, tak no jest. No tak, kuzyn. No jak, słuchaj. No i co? I tyle. Na ten moment to jest tyle. Wiemy, że jeszcze jakieś walki się pojawią, bo nawet jeżeli patrzymy na tę kartę, to mamy tutaj takie puste miejsce, właściwie dwa puste miejsca na ewentualne walki, które jeszcze uda się tutaj gdzieś organizatorom na tej karcie umieścić. Także czekamy na kolejne wydarzenia, czekamy na kolejne programy Fejmu. Najbliższy podobno już w czwartek. No co, wam dziękujemy za uwagę i co najważniejsze, to czekamy na feedback, nie? I czekamy oczywiście na wasze komentarze. Dajcie znać, co wy myślicie o tej karcie, dajcie znać, czy jesteście na ten moment zadowoleni, czy też nie. My się z wami żegnamy, pozdrawiamy. No i tyle. Piona. Cześć, trzymajcie się, hej. Cześć, hej.